12 tom, 4 stycznia 1919 roku. Luiza, jako drugie człowieczeństwo Jezusa, cierpi w woli Bożej z mocą i skutkami boleści Jezusa. Trwając w swoim zwyczajowym stanie, cierpiałam z powodu nieobecności mojego słodkiego Jezusa. Jednak starałam się być z Nim zjednoczona, odmawiając godziny męki Pańskiej. Odmawiałam właśnie godzinę, w której Jezus znajdował się na krzyżu, kiedy poczułam Go w swoim wnętrzu. Złożył On ręce i wymownym głosem powiedział: Ojcze mój, przyjmij ofiarę tej mojej córki, boleść, którą odczuwa z powodu mojej nieobecności. Czy nie widzisz, jak cierpi? Ból sprawia, że jest jakby bez życia, pozbawiona mnie do tego stopnia, że choć pozostaję w ukryciu, zmuszony jestem wspólnie z nią cierpieć, aby dać jej siłę, w przeciwnym razie straciłaby życie. O Ojcze, przyjmij ją, zjednoczoną z bólem, który odczuwałem na krzyżu, kiedy byłem opuszczony również przez Ciebie, i spraw, aby moja nieobecność, którą odczuwa, była światłem, wiedzą i życiem Bożym w innych duszach i wszystkim tym, co ja wybłagałem, kiedy byłem przez Ciebie opuszczony. Powiedziawszy to, znowu się ukrył. Poczułam się, jakby skamieniała z bólu i płacząc powiedziałam: Życie moje, Jezu, ach tak, daj mi duszę. Niech najsilniejszym bodźcem, który zmusi Cię, aby mi je dać, będzie rozdzierająca boleść Twojej nieobecności. Niech ta boleść popłynie w Twojej woli, aby wszyscy poczuli dotyk mojej boleści oraz moje nieustanne wołanie i się poddali. Tak więc pod wieczór przyszedł na chwilę błogosławiony Jezus i dodał: Córko moja i ucieczko moja, jaką słodką harmonię stworzyła dzisiaj w mojej woli Twoja boleść. Moja wola jest w niebie, a Twoja boleść, znajdując się w mojej woli, wybrzmiewa w niebie, a swoim wołaniem prosiła Trójcę Świętą o duszę. A ponieważ moja wola płynie we wszystkich aniołach i świętych, więc Twoja boleść prosiła ich o duszę, tak iż wszyscy byli poruszeni Twoim dźwiękiem i razem z Twoją boleścią wołali w obliczu mojego majestatu: Duszę, duszę. Moja wola płynęła we wszystkich stworzeniach, a Twoja boleść dotknęła wszystkich serc i zawołała do nich wszystkich: Zbawcie się, zbawcie. Moja wola skupiła się w Tobie i jak świecące słońce strzegła wszystkich, aby ich nawrócić. Czy widzisz, jakie to wielkie dobro? A jednak kto stara się poznać wartość i nieobliczalną cenę mojej woli?